Cyberrobot po złożeniu. Tak wygląda cyberrobot. Z boku, tu widzimy naklejki. Z przodu też z naklejkami. Na oponach, na kołach są takie tutaj opony. Z góry w ramionach możemy chwycić jakieś tam długopisy czy ołówki. Drugi bok. Jeszcze z dołu. Tu teraz normalnie jest się przykrywka, żeby to zakryć, ale na razie dałem bez tego, żeby pokazać, jak to wygląda, we cztery paluszki takie. A tak wygląda tył. I co my tu mamy? Mamy tak. To jest od LEDa. To jest od dźwięku. To jest jedno koło, drugie koło na skręty. Tu mamy od baterii kable. I tak. P to jest programowanie, S to są dźwięki, czyli S sygnał. No. Po środku guzik to jest Enter, czyli zatwierdzenie kodu. I tutaj programowanie ręczne, bo można M jako manual, czyli ręczny, można B, czyli Bluetooth, przez sobie nawet komórkę zaprogramować go z aplikacją. I tak, na środku Enter, czyli zatwierdzanie, przód, tył, bok, drugi bok, S sygnał, P programowanie. No i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Naciskamy sobie P. Zaczyna nam migać z przodu światełko, czyli teraz jest czas programowania. I na przykład przód, przód, na bok, przód, znowu, do tyłu, sygnał, przód, sygnał, no i P, koniec. No i zobaczymy, czy coś nam z tego wyjdzie. Naciskamy guzik środkowy, czyli Enter. I robot jedzie. No i przejechał nam. To, co miał przejechać, to przejechał. Nawet na takim nierównym terenie dywanowym i fragment śliskiego tutaj na gwarancji z Clementoni. Możemy programować z komóreczki, możemy programować ręcznie. Całkiem fajny robocik. Samodzielnie składany, dwa silniczki na jedno koło, na drugie koło. Tutaj LED w głowie. Głowa się też trochę obraca. O. Tutaj się obracają te ramiona. Miejsce na długopisy lub jakieś tam pisaki. O, na kołach są gumki takie, że się nie będzie ślizgał. Koła. Przy skręcie to jest wiadomo, że tylko te lub te się rusza. Przód, tył, to wtedy się oba do przodu lub do tyłu kręcą. No i wszystko programowane. Też dźwięki, bo tu jest w środku ten. W środku jest głośniczek. On mniej więcej jest tutaj. O, widać takie dziurki z boku. To w tym miejscu jest ten głośnik. Tak to wygląda. To jest cyberrobot. No i tutaj niebieska jest taka przykrycie na jedną śrubkę, żeby zakryć bateryjki. Cztery paluszki, te AA, podwójne A. Cyberrobot po złożeniu. Tu jeszcze fragment na aplikację. I tu jak go się składa. Tak. Naukowa zabawa, technologik od wydawnictwa Clementoni. Dzięki.